Hej, dzisiaj chciałam Wam pokazać rzeczy, które kupiłam w Lumpeksie. Ostatnio właśnie wpadłam w taki szał zakupowy, jeśli chodzi o Lumpeksy i znalazłam naprawdę kilka bardzo ładnych rzeczy, które postanowiłam Wam pokazać. Pierwszą rzeczą, z której naprawdę niezmiernie się cieszę, jest sweterek z firmy Ralph Lauren, który jest z kaszmiru, 100% kaszmiru, bardzo delikatny, taki mięciusi i za którego zapłaciłam dosłownie 3 zł, także naprawdę powiem Wam, że zauważyłam, że po tych takich męskich działach, a może nie działach, tylko po prostu częściach, bo tak się bardzo mało osób chodzi i szuka. Natomiast ja właśnie upolowałam ten sweterek, z którego niezmiernie się cieszę, jest oczywiście oryginalny. Ja się nie łaszę na wszystko to tam, co oryginalne, nie kupuję tylko oryginalnych rzeczy w Lumpeksach, ale jeśli coś takiego znajdę, no to czemu by tego nie kupić? Jeśli chodzi jeszcze o męskie rzeczy, to właśnie dla narzeczonego kupiłam też sweterek taki czerwony z firmy Lacoste, czyli kolejna oryginalna rzecz. Tutaj z kolei jest 100% bawełny, w kolorze takiej pięknej, głębokiej czerwieni, również taki w tym samym, podobnym właściwie stylu. Ten jest z kolei z takim większym dekoltem w serek, także bardzo ładny, niezniszczony, super sprawa, też mnie kosztował około 2 zł. Dla siebie z kolei, bo już reszta będzie dla mnie, kupiłam taki sweterek z firmy Blond plus Blond. Nie znam tej firmy, ale spodobał mi się, bo to jest taki marynarski wzór, taki crop top troszeczkę krótszy. Tutaj trzeba będzie go troszeczkę odkulkować, czyli użyć takiej żyletki do ubrań, ale myślę, że fajnie wygląda, jest cieplutki. Tutaj w składzie, zaraz Wam powiem, co jest. W składzie jest... No tutaj jest napisane, że jest to 50% bawełny i 50% akrylu, także ma taki sobie skład, ale ma tutaj taką fajną jeszcze kotwiczkę, także bardzo ładnie się prezentuje i za niego również zapłaciłam 2 zł. Następnie mam spódniczkę z firmy H&M w takim właśnie tutaj kolorze, ona jest taka z takimi jakby zakładkami, także bardzo ładnie się prezentuje, pomyślałam sobie, że będzie pasowała zarówno na wiosnę, czy nawet lato, ale przede wszystkim na jesień czy zimę też będzie bardzo ładnie się prezentowała. Tutaj jest rozmiar M i za nią również zapłaciłam, znaczy również, zapłaciłam za nią chyba 5 zł, o ile się nie mylę, także też niedużo. Następnie mam sweterek, za który zapłaciłam z kolei 2 zł. I to jest taka narzutka, no nie narzutka, ale taki sweterek grubszy, z takich właśnie warkoczowych splotów, z guziczkami takimi brązowymi. Dłuższy troszeczkę, lekko za pupę sięgający, w kolorze takim beżowym, bardzo fajny, cieplutki. Następnie mam bluzę. Bluzę, która w sumie jest taka dosyć śmieszna. Taka bardziej dresowa, ale nie wiem, czy to widzicie, z takimi tutaj krótszymi, znaczy nie krótszymi, ale takimi rękawkami. Ale ona w ogóle sama jest krótka dosyć, ale myślę, że będzie fajnie się prezentowała na takie guziczki z kieszonką. Bardzo fajnie wygląda taka właśnie bluza. Też mnie kosztowała 2 zł. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest koszula jeansowa i to jest koszula taka bardziej, taka dłuższa, bardziej jak wyglądająca jak tunika, z takim tutaj paseczkiem z tyłu, który można sobie też związać z przodu, na krótki rękaw, na guziczki, także tak się prezentuje w rozmiarze M i to jest firma Urban Surface. Kosztowała mnie też niewiele, to jest około 5 zł może, bo to było chyba na dniu dostawy, jeśli się nie mylę. Następnie mam sukienkę z firmy Atmosphere, a ona jest akurat w takim dużym rozmiarze, bo to jest 14, też taki marynarski wzór, tutaj lekko rozkloszowana, bardzo ładnie się prezentuje, pomimo tego, że jest to 14, wygląda na mnie bardzo dobrze, nie jest za duża. Miałam ją na spotkaniu z Radzką, która właśnie swoją książkę promowała, więc znaczy nie podlinkuję Wam tego, ale umieszczę Wam zdjęcie, jak wyglądałam w tej sukience. Myślę, że to będzie fajna sukienka właśnie na teraz, jak i również na lato. Przede wszystkim z myślą o lecie ją kupiłam. Bardzo ładna, bardzo fajnie wygląda i jest w sumie taką praktyczną rzeczą, którą myślę, że będę nosiła nie tylko teraz, ale i właśnie w wakacje. Następnie mam dwie ostatnie rzeczy, które ze sobą po prostu komponują się rewelacyjnie. Pierwsza rzecz to jest bluzeczka, taka właśnie w panterkę, prześwitująca. Pod nią na pewno trzeba założyć jakiś taki topik, najlepiej czarny wydaje mi się, ale naprawdę jest śliczna. Ona jest w rozmiarze niby 13, w sumie jest z New Looka, z tego co patrzę, z serii Generation i naprawdę bardzo ładnie wygląda, a świetnie już w ogóle komponuje się ze spodniami, które kupiłam również za, o ile się nie mylę, chyba 5 zł.
z takimi beżowymi, tutaj z takimi przeszyciami na kolankach. Te spodnie po prostu jak je zobaczyłam, to wiedziałam, że muszę je przymierzyć, natomiast bałam się, że w nie nie wejdę, ponieważ to jest rozmiar bardzo, bardzo malutki, to jest 34, więc mówię, no nie, na pewno w nie nie wejdę, ale są bardzo, bardzo opinające się, jakoś mi się udało w nie wejść. Są, tak jak mówię, bardzo obcisłe, a z tą bluzką po prostu komponują się fantastycznie, naprawdę możecie sobie to wyobrazić, że rewelacyjnie to wygląda, także takie właśnie spodnie, one są z takiego ala sztruksu, takiego delikatnego, bardzo mięciutkiego sztruksu, także coś takiego. No i to są wszystkie moje zakupy. Mam nadzieję, że Wam się ten haul zakupowy, lumpeksowy podobał. Jak widzicie, czasami można naprawdę fajne rzeczy za niedużą cenę upolować i w sumie ja jestem tego przykładem. Już ten film wcześniejszy, który zrobiłam o perełkach właśnie z lumpeksu, też Wam podlinkuję to na dole, mogliście zobaczyć i w sumie odbiór Was zachęcił mnie do nakręcenia kolejnego. Mam nadzieję, że osoby, które nie lubią robić takich zakupów w tych miejscach, że te osoby po prostu zachęcę do tego, żeby raz na jakiś czas gdzieś tam pójść, coś poszukać, bo jak widzicie, te rzeczy są w bardzo dobrym stanie, kosztowały niewiele i naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Podejrzewam, że naprawdę osoby, które nie wiedzą, że one pochodzą z lumpeksów, no będą zaskoczone, że coś takiego można było wypatrzyć, upolować i że fajnie się to może prezentować za niedużą cenę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam serdecznie, pa pa!